Cześć, witajcie na postawdomek.pl. Słuchajcie, bardzo fajnie jest mieć domek na wsi. Szczególnie jeżeli na co dzień pracujecie w biurze, a po pracy depczecie betonowe chodniki. Dobrze jest mieć miejsce, do którego można przyjechać na weekend, zresetować się, naładować akumulatory. Natomiast pamiętajcie o tym, że domek na wsi, bez względu na to, czy to jest dom, w którym mieszkacie cały rok, czy to jest domek wypoczynkowy, wokół takiego domu cały czas jest coś do zrobienia. Mamy jesień. Wokół naszego domku pokazowego, do którego oczywiście serdecznie Was zapraszamy, mamy całkiem spory kawał trawnika, a obok mamy również całkiem spory kawał lasu. To wszystko sprawia, że z tych drzew spadają liście, liście spadają na trawę. No i teraz pojawia się, jak co roku w internecie, dyskusja na temat tego, czy grabić liście z trawnika, czy zostawić je. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Natomiast biorąc pod uwagę to wszystko, należy jasno i zdecydowanie powiedzieć, że to zależy. Jeżeli liście spadają na miejsce, w którym nie zależy Wam na tym, żeby był trawnik, miejsce, które macie zamiar w przyszłym roku przeorać, przekopać, zostawcie je. Na pewno wszystkie jeże i dżdżownice będą Wam za to bardzo wdzięczne. Natomiast jeżeli liście spadają Wam na trawnik, powinniśmy je z tego trawnika usunąć. Dlaczego? Dlatego, że liście przycisną trawę, śnieg przyciśnie liście, a Was w przyszłym roku przycisną koszty, dlatego że pod tymi liśćmi po prostu trawa wygnije i będziecie musieli ten trawnik uzupełnić, posiać i dodatkowo o niego zadbać. Dlatego jeżeli macie możliwość, liście z trawnika trzeba zebrać. I pamiętajcie o tym, że liści nie należy palić. Należy je zebrać, skompostować, dzięki czemu w przyszłym roku będziecie mieć fajny nawóz, na przykład do użyźnienia trawnika. Zatem długopisy w dłoń i do dzieła.